Okej, okay, no to ja mam pytanie. A to się już kameruje? Mm-hmm. To się już nagrywa, tak? Tak. Nie. Co chciałbyś zabrać z tej placówki do nowej placówki szkoły ze sobą? Tak szczerze mówiąc, to nie wiem. Nie, stąd! Ale to pójdzie... Kto to będzie tego słuchał? Młodzież czy dorośli? Wszyscy. O, człowieku. To jest podcast Przeprowadzka. Kulturalna Wesoła 163. Mam tak samo jak ty. No i bomba. No nie, wywiad robią mnie. Ja nie, dziewczyny, ja nie. Chyba, że pan Krzysztof. Trochę pytań o szkole, o liceum 163. Nie, no miłego dnia. Czy możemy zadać kilka pytań panu? Tak, na mikrofon. Tak. A odnośnie czego? Odnośnie liceum. No dobra, myślę, że nie ma problemu. Czy pan wie, gdzie się znajduje ten liceum? Jeśli dobrze myślę, to tutaj koło ronda. Tak. Czy wie pan, że mamy przeprowadzkę do nowego budynku? Tak, słyszałem. Od stycznia chyba. Co pan sądzi o tym, że liceum 163 ma patrona Czesława Niemena? Dopiero się dowiedziałem o tym teraz od was i generalnie to myślę, że Czesław Niemen był bardzo w porządku człowiekiem. I to ciekawy patron na pewno. Co wie pan o Czesławie Niemenie? Niewiele. A wie pan, kto to był? Osobę kojarzę, ale no. Zna pan jego twórczość, może jakąś piosenkę? Nie. Słyszał pan o Sen o Warszawie, może hymn Legii Warszawa? Nie. Okej. Okay. Na jaki temat chcecie? My sondę robimy z liceum i chciałybyśmy się zapytać, czy wie pani, kim był Czesław Wydrzycki? No jak na Niemena? No moje pokolenie wychowało się na nim. Po prostu na wspaniały człowiek. Małe sprostowanie, bo nie chcę, żeby panie się ze mnie śmiały, bo ja myślałem, że Czesław Wydrzycki i Czesław Niemen to dwie różne osoby i poprzez to, jak inni odpowiadali, ja w to wierzyłem i przepraszam, nie skojarzyłem faktów, teraz już wszystko wiem. Słuchajcie, tutaj są informacje, które powinniśmy wykorzystać w podcastach, co by nam było potrzebne tutaj do tego podcastu o Niemenie. Mm-hmm. To jest ciekawe. Właściwie nazywał się Czesław Juliusz Wydrzycki. Urodził się 16 lutego 1939 roku w Starych Wasiliszkach koło Grudna na dzisiejszej Białorusi. Cała jego rodzina była bardzo muzykalna. Ojciec grał w zespole muzycznym założonym przed wojną w miejscowym domu kultury, a matka z siostrami śpiewały w chórze kościelnym. Okej, słyszałeś się kiedyś, jak się Niemen wypowiadał w ogóle z takim zaśpiewem w głosie? I on właśnie często też komentował to, że ten akcent całe życie mu pozostał. Zresztą jak się czyta jego biografię, to właśnie często jest to wspominane, że ten jego sposób mówienia zawsze był taki białoruski. I popatrzcie tutaj, bo chyba jest jakiś taki fragment, tak, kiedy on to komentuje. On to mówi, tutaj w tekście. Całe życie wychodzi ze mnie ta białoruskość, chociaż Białorusinem nie jestem. Chodzi mi o regionalizm, moją wrażliwość na dary natury, w tym na muzykę, śpiew tamtych ludzi, którzy muzykę czuli, nie musieli się jej uczyć. Powiedział to właśnie Czesław Niemen w wywiadzie udzielonym Hannie Marii Gizie w 1999 roku. To ja mam jeszcze do was pytanie. Czy wasze liceum, nie? To jest 160, 163, tak? Tak, tak. Imienia? No teraz właśnie Czesława Niemena, stąd te pytania. Okej, okay, dobra, bo ja już myślałem, tak przyszły tutaj te dziewczyny wcześniej, nie? No. I się mnie zapytały, czy ten, co sądzę o tym, że Niemen jest patronem tej szkoły i się zastanawiałem, czy mnie wkręcają po prostu. No. Nie, on został wybrany, bo była debata co szkolna, było tam 16 różnych kandydatur i no i później wyłoniły się 4. Tam Ireny Sendlerowej, Czesława Niemena, Tesli i noblistów Polski. I z tych czterech było głosowanie całej społeczności szkolnej i został wybrany Czesław Niemen. Mhm. Jako taka inspiracja właśnie na szkole. No myślę, że myślę, że tak, bardzo dobrze. No, no generalnie to jestem trochę zaskoczona, ale z drugiej strony, jeżeli to większość demokratycznie wybrała, no to jak najbardziej akceptuję. No bo nie jesteśmy na przykład szkołą muzyczną, prawda? Mi się bardzo wydawało, że jak Czesław Niemen, no to coś tam, żeby jakieś, nie wiem, klasy były związane z muzyką, prawda? Ale czegoś takiego nie mamy. No,
Czesław nie tylko zajmował się muzyką, też ale, liznął medycynę, malarstwo. No tak, no i bardzo dobrze, ale pierwsze, co się z nim kojarzy, to jednak muzyka, piosenki, prawda? Wolałbym jakiegoś innego patrona niż tego, co został wybrany. Tylko tyle powiem, tak? A za kogo pan głosował? Ja? Na noblistów polskich. Ewentualnie w pierwszym rozdaniu to głosowałem na Tesla. Dlatego, że to jest bardzo mądry człowiek. Był. Bardzo mądry człowiek. Wyprzedzał swoje epoki o lata świetlne. Dobrze taki, takiego mieć patrona, żeby który po prostu niósł taki rozwój, powiedzmy, szkoły, tak? Natomiast jeśli chodzi o wybór młodzieży, to no, pozostaje mi go uszanować i mieć nadzieję, że ten patron w jakimś tam stopniu pozytywnie będzie wpływał na młodzież, jej wychowanie, ambicje i tak dalej. Ja bardzo lubię w ogóle Czesława Niemena, jego twórczość, więc bardzo się cieszę, że taka osoba będzie naszym patronem. A za kogo pani głosowała? Oczywiście na Czesława Niemena. Dodatkowo chłonąłem poezję. Uwielbiałam Lermontowa, Puszkina, Norwida, Mickiewicza, Herberta. Okej, okay, no bo wiadomo, że on chodził, zgodnie z jego biografią, to że chodził do rosyjskiej szkoły przecież i jego rodzice razem z nim zresztą wyprowadzili się właśnie z terenu Białorusi. A czy kojarzycie, dlaczego się wyprowadzali? Czy nie? No to ja wam powiem, miał być wcielony do Armii Czerwonej i po prostu dlatego, a nie chciał strasznie służyć po stronie rosyjskiej i właśnie dlatego przenieśli się do Polski. I zawsze się czuł Polakiem? To wspaniały człowiek. Ja w wojsku miałem kolegę na sali z jednym plutonem, to był wielbiciel Niemena. Janka, jak się chciało zdenerwować, to mi mówiło się ten wyjedz Niemen, czego doprowadzał do partii. Ja mówię, Janek, przecież my się tylko denerwujemy, żeby powiedzieć, że wyjedz, a to jest doskonały piosenkarz, doskonały ten, bo wy nie znacie się na sztuce, to jest prawdziwy artysta. On kochał Niemena. No. Pan by poruszył bardzo ciekawą rzecz, bo Niemen właśnie to wiele ludzi myśli, że był tylko piosenkarzem. On też malował. Tego nie wiem. Jak na tamte czasy bardzo nowoczesne rzeczy robił, typu grafiki komputerowe. Był bardzo uzdolnionym człowiekiem. Byłem, pamiętam, to lata 60. To chyba wojsk na kronice filmowej pokazywali bombardowanie Wietnamu, wtedy wojna wietnamska była i podkład puścili Niemena. Dziwny ten świat, że to jest przeciwko wojnie w Wietnamie. Taka była interpretacja komunistów no, w tym czasie. No. To miało nie za sobą takie przesłanie, że nigdy się nie zastanawiamy się nad tym, że możemy się zabijać słowami. Tu jest taki tekst, często zdarza się, że ktoś słowem złym zabija tak jak nożem, a jednocześnie jest to manifest wiara w ludzi. O tym mówię ostateczne zdanie, nadszedł już czas, najwyższy czas nienawiść zniszczyć w sobie, mówi Czesław Niemen. Od tego się zaczyna, że ludzie między sobą zaczynają się nienawidzić, a później wojują na większą skalę. Chciałem połączyć sugestywną muzykę z mocnym tekstem i myślę, że mi się to udało. Właśnie nasze kółko teatralne będzie robiło sztukę na ten temat i uważam, że jest to bardzo artysta, nie wiem jak to powiedzieć, bardzo wybitny i powinniśmy go uwzględniać i uważam, że to jest bardzo, bardzo dobrze. Czy jesteś w kółku teatralnym? Jestem w kółku teatralnym. I co tam robiliście? Ostatnio były 3-dniowe warsztaty pod opieką pani Julii, która na co dzień zajmuje się takimi sztukami i pracą z młodzieżą. I właśnie w niedzielę wystawiamy sztukę w klubie tutaj, Kościuszkowca. Takiego chyba głównego scenariusza nie mamy. Moim zdaniem to jest takie bardziej musical, bym powiedziała, chociaż to nie jest taki musical, bo są tam kwestie mówione i nie tańczone, ale jest bardzo dużo takich rzeczy bez ról. Jeszcze zapytam o ulubiony utwór Czesława Niemena. Płonie stodoła, to chyba wiadomo, jest energiczny i ma powera. Uczniowie snuli plany, marzenia, oczywiście o przeprowadzce do nowego budynku szkoły. Odbyły się również warsztaty teatralne, stąd tu jesteśmy. Grupa teatralna przez trzy dni warsztatowe podejmowała dialog z twórczością przyszłego patrona szkoły, Czesława Niemena.
I pod kierunkiem pani Julii Kotarskiej przygotowała spektakl, który za chwilę tutaj zobaczymy. Jeszcze przypomnijmy scenariusz i reżyseria Julia Kotarska. Mój ojciec mawiał, że mógłby za Czesławem Niemenem gitarę nosić. To myślę, że ja znosiłabym kapelusz, jeśli tylko by mi pozwolił. Kolorowy ptak. Życzymy Państwu refleksji. A jak zaśpiewali ten dziwny na świat, no ma nie łzy mi się zakręciły. Taka refleksja w ogóle naprawdę taki ten Niemen ładnie się prezentował bardzo. Tak, prawda? Nawet takim językiem mówił. Tak, warto było przyjść. Cudownie, że pani przyszła. Bardzo było warto. Uważam, że naprawdę młodzież naszej szkoły potrafiła naprawdę bardzo fajny spektakl zrobić. Nawet bardziej mi się podobało niż jak byliśmy na tej Antygonie. Prawie 300 kilometrów z Krakowa przyjeżdża. O, wow, pięknie. Także specjalnie na spektakl. Ale warto było. Bardzo było. Mega mi się podobało. Poszło mi w sumie chyba dobrze, nie wiem. Tak, poszło ci dobrze. Bardzo fajnie było. I bałam się, że się przewrócę. Jak on mnie tak kręcił. To niemożliwe. Wyglądało jakbyś to robiła od zawsze po prostu. Dziękuję. Masz talent, Ola. No, to jest ciekawe. Mało kto wie, ale na pseudonim artystyczny Niemen Czesław Wydrzycki zdecydował się dopiero w połowie lat 60., gdy trafił do paryskiej Olimpii. Na jednym z plakatów pojawiło się jego nazwisko z błędem i Franciszek Balicki przekonał go, że czas na zmianę. Przyjął pseudonim artystyczny Niemen od rzeki Niemen, która płynęła w pobliżu jego miejsca urodzenia, a później już oficjalnie zmienił nazwisko na Niemen Wydrzycki. O kurczę, nawet zmienił. Można tak sobie zmienić nazwisko? No można. Co za ty? Chciałabyś zmienić nazwisko? Nie, ja lubię bardzo swoje nazwisko, ale to jest ciekawe, że można sobie po prostu wymyślić nazwisko i je zmienić. Proszę pana, ja byłem wtedy w szpitalu. Jak samego rana jeden lekarz zwrócił się do drugiego, mówi, słyszałeś, dzisiaj w nocy zmarł Niemen. O. Zmarł on 17 stycznia 2004 roku w Warszawie, a w godzinę rozpoczęcia pogrzebu wiele stacji radiowych w Polsce wyemitowało Dziwny jest ten świat, oddając w ten sposób należny mu hołd. Jak jego postać może inspirować społeczność szkoły? No ja skoro mówi, że różny miał wszechstronne zainteresowania, więc możemy poznawać jego postać, czym się interesował, no i też to przekazywać młodzieży. Młodzież też się może jego działalnością inspirować, prawda? Chciałabym do Domu Kultury zapytać o pracowników, bo często mamy u nich lekcje. Bo często nam brakuje, tak, brakuje sali w liceum, dlatego idziemy do nich. Tak, wiem, że przechodzicie do nowego budynku tak. I to już chyba niedługo w okolicach ferii szkolnej, prawda? Tak. Taki jest plan, zobaczymy, czy tak się uda. Czy będzie pani tęsknić za nami? Myślę, że będę, no bo tutaj tak naprawdę od 2 lata już przychodzi liceum do nas kilka razy w tygodniu i będzie mi trochę tego brakowało, wiecie, to będzie tak cicho i spokojnie bardzo, jak was nie będzie, jak zabraknie liceum. Podcast zrealizowany został w ramach projektu Przeprowadzka Biblioteki Publicznej w dzielnicy Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy. Partnerami projektu są 163 Liceum Ogólnokształcące w Warszawie, Klub Kościuszkowca i 1 Warszawska Brygada Pancerna. Projekt finansuje Miasto Stołeczne Warszawa. Nagrywali Ola, Karolina, Anastazja, Mikołaj, Daria i Klara. Podcast zmontowały i zrealizowały akustycznie Hanna Bogoryja-Zakrzewska i Katarzyna Błaszczyk z Torby Reportera i Podcastera.